Dzień dobry, wtorek, live książkowy. Witam wszystkich, którzy mam nadzieję zaraz tu przybędą. Czekam na Was. Ale nie będę czekać w milczeniu, bo najczęściej tak jest, że nie wszystkim pasuje godzina naszego spotkania i świetnie to rozumiem. No, bo wiadomo, że po to są powtórki, żeby sobie je oglądać. I słuchajcie, dzisiaj przygotowałam kilka książek i tak próbuję się ustawić, żeby to słońce, które zaraz tutaj zacznie mi świecić, nie za bardzo przeszkadzało. A już widzę, że niektórzy dołączyli. Super, dzień dobry. Dzisiaj nie przekierowuję tej transmisji do grupy Aktywne czytanie, potem najwyżej udostępnię tam powtórkę. Zobaczcie, co dzisiaj przygotowałam. Zazwyczaj staram się przygotować książki z takim wątkiem jednym tematycznym, ale dzisiaj moim wątkiem tematycznym jest nie są to książki świąteczne. Dlatego, że tak bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmawialiśmy ostatnio o książkach świątecznych, bożonarodzeniowych, że postanowiłam, że pokażę po prostu to, co mam fajnego, czym chciałabym się podzielić, ale nie będzie tu nic świątecznego. Ok, pierwsza to jest taka seria, którą pewnie znacie, bo dość często jest polecana w grupie Aktywne Czytanie, co się stało? To jest wydawnictwo Widnokrąg i e, ktoś kto nie zna może sobie pomyśleć, bo zobaczcie, to są takie tytuły e, straszny bałagan w tej serii e, wielkie plamy i małe wypadki. I ktoś, kto nie zna tej serii, nie zaglądał do środka, mógłby sobie pomyśleć, że to jest tylko taka propozycja dla najmłodszych dzieci o tym, jak sobie radzić właśnie z takimi różnymi e, sytuacjami, nazwijmy to. Natomiast, jak zajrzycie do środka, obojętnie do której części, to tak, to jest książka dla najmłodszych dzieci, bo tutaj tak naprawdę mamy pytanie, co się stało, i to pytanie się powtarza ciągle, bo taki jest tytuł serii, ale tutaj widzimy, że coś się stało, i teraz spójrzcie, co się stało. Nauczyłem psa podawać łapę. Czyli mamy tutaj z jednej strony obrazek, na którym już coś się stało i my to widzimy. Jest brudna koszulka, jest błoto i są właśnie e, ślady. I można by było powiedzieć, co się stało? Ubrudziłem sobie koszulkę. Co się stało? A, zabrudziłem się, prawda? E, ale można też zachęcić małego czytelnika do tego, żeby się zastanowił co tak naprawdę się stało? Co było przyczyną tych plam? Co jest przyczyną e, powstania tych plam? I oprócz tego, że macie tutaj takie pytanie/odpowiedź i możecie właśnie szukać tej konkretnej odpowiedzi, e, aktywność czytania w tym wypadku może również polegać na tym, że. Opowiadacie sobie trochę dłuższą historię, bo na przykład można dopytać dziecko: A jak wyglądał ten pies? A jak miał na imię? A czy to był pies? Czy on był nasz? Jeżeli my mamy psa, czy on często wchodzi do błota? A jak wchodzi do błota, to co zrobić? A co zrobić, żeby nie mieć takich plam na e, koszulce następnym razem? Bo pewnie da się coś e, zrobić. I zobaczcie tutaj, tutaj też mamy mnóstwo plam. Co się stało? Mamy nowy mikser. I znowu, jak już mamy tutaj tą historię, taką narysowaną z tymi plamami, i mamy odpowiedź, to można sobie poszukać historii do tego, powymyślać. I za każdym razem, tak naprawdę, może to być inna historia. No bo dzisiaj, mając ten mikser, mogłam chcieć zrobić ciasto. A jutro mogę chcieć zrobić coś zupełnie e, innego. Więc to nie jest tylko seria, która opowiada o tym, jak się zachować, kiedy coś się stało, chociaż też, ale nie w taki dosłowny e, sposób. Małe wypadki. Bardzo często pytacie o właśnie takie książki, gdzie coś tam jakieś takie, trzeba sobie poradzić z jakimś małym wypadkiem. A już widzę, że mi machacie i wysyłacie. E, więc dzień dobry jeszcze raz. Co się stało? Zobaczcie, zanim tu przeczytamy dziecku odpowiedź, a ja zakładam, że czytamy to z dziećmi, które jeszcze nie potrafią czytać, więc one nie wiedzą, co tutaj jest napisane, zanim przeczytacie, też porozmawiajcie, no bo co my tu mamy? Mamy tutaj nogę, mamy tutaj plaster, widzimy, że jest rana, więc możemy się zastanawiać, co się stało. I jedną z takich odpowiedzi może być: wreszcie dostałem psa. Ale dlaczego? Jesteś pogryziony. Możemy dalej ciągnąć tą historię. No bo jak pies jest małym szczeniakiem i jeszcze dobrze nie zna swoich nowych właścicieli i nie wie, jak się zachowywać, to może się zdarzyć, że właściciel zostanie pogryziony. Co się stało? Zobaczcie, wszystko świetnie widzę w ciemności, czyli możemy sobie się tutaj domyślać, że chłopczyk po prostu wstał w nocy i gdzieś tam się uderzył, ma sine Oko, pod okiem, właściwie. Rewelacyjna seria, naprawdę. I jeszcze Wam pokażę e, tą trzecią. Straszny bałagan. Jesteśmy wyczuleni na e, bałagan, e, zwłaszcza gdzieś tam, jeżeli rozmawiamy o dzieciach, żeby one sprzątały swoje pokoje i tak dalej. Wiemy, że to jest trochę takie nierealne do. Zrobienia. Ale faktycznie, co się stało? Tata wreszcie zagrał z nami w piłkę. Czyli przypuszczamy, że grał w domu i został rozbity wazon. Co się stało? Ha! Sam wymieniałem worek do odkurzacza. Sama wymieniałam. No i faktycznie czasami, jak dzieci chcą nam pomóc w czymś. To może się zdarzyć jakiś wypadek. Ale jeszcze raz, zachęcam Was do tego, żeby oczywiście rozmawiać o tych wszystkich wypadkach, które się tutaj zdarzają i o tych sytuacjach z całej tej serii. Ale zaczynając tak naprawdę. Od, od ilustracji, żeby potem dopiero dziecko, tak naprawdę mały czytelnik domyślał się, co tutaj się mogło wydarzyć, i żeby tego małego czytelnika też nie zostawiać z takim, ok, dobra, odgadłeś prawdopodobnie, co tutaj się wydarzyło, z takim tylko hasłem, tylko właśnie warto porozmawiać o tym, jak sobie poradzić następnym razem, żeby coś takiego na przykład się nie wydarzyło. Ok. Mamy tutaj tą serię, to są trzy świetne książki. I teraz przygotowałam Wam też, o zobaczcie, moje drzewo rodzinne. To jest wydawnictwo Esterii i zaciekawiła mnie ta książka. I od dawna mam na oku tę serię. I super, bo ona jest naprawdę świetna dla dzieci w różnym wieku, ale ja bym ją poleciła już dla takich dwu, trzyletnich maluchów, bo one powinny się uczyć, właśnie jakby tak przewidywać powoli, co może się stać, jeśli. I ta seria pomaga wymyślać najróżniejsze tematy. I nawet jak czytacie ją, jeszcze wrócę na sekundę, z takimi maluszkami, maluszkami to ja bym nie czytała całej książki naraz, tylko właśnie wybierałabym dwie, trzy sytuacje, bo jak zarzucimy dziecko wszystkim co tutaj się znajduje w tej książce, no to tak trochę się to wszystko rozmyje. Ja mówię o takich 2-3 latkach, a jak wybierzemy kilka sytuacji, to łatwiej będzie mu w przyszłości skojarzyć i zapamiętać i sobie przypomnieć. Więc też nie trzeba się na to wszystko rzucać i, i czytać w całości od razu. Natomiast właśnie moje Rodzinne. Zaciekawiły mnie ilustracje i ogólnie ja szukałam takiej książki, która pozwoli dzieciom jakoś sobie usystematyzować te takie wszystkie rodzinne powiązania. Zwłaszcza teraz, nie wiem kiedy będziecie to oglądać w sensie powtórki, natomiast jesteśmy przed świętami, czyli dużymi spotkaniami rodzinnymi, podczas których czasami dzieci po prostu widzą różne osoby i nie do końca potrafią powiedzieć, jak to wygląda na mapie rodzinnej, że się tak wyrażę. Dlatego właśnie zależało mi na jakiejś książce, która pozwoli maluchowi to zrozumieć. I wynalazłam moje drzewo rodzinne, które zainteresowało mnie też ilustracjami. I może od nich zacznę, bo one są bardzo ciekawe. Dlatego, że w ogóle to wygląda jak taki trochę album rodzinny, prawda? Ilustracje są ciekawe o tyle, że mamy tutaj rysunek. I mamy tutaj też elementy, wiecie, zdjęcia, takie, takie rzeczywiste, wplecione. Ja bardzo lubię tego rodzaju połączenia i powiem Wam, że dla dzieci to jest też rewelacyjny pomysł, żeby rozmawiać o tym, co na tym obrazku, abstrahując kompletnie od treści na razie, bo takich książek jest więcej tak zilustrowanych, zilustrowanych. Warto rozmawiać, co jest, wiecie, zdjęciem, takie wyciągnięte z rzeczywistości, a co jest tylko narysowane, bo tego rodzaju zabawa i taki sposób czytania to jest też ćwiczenie koncentracji, uwagi, bo dziecko musi się skupić na tym rysunku, żeby po prostu dostrzec różnicę. Dla nas, dla dorosłego, ona jest widoczna, przypuszczam, na pierwszy rzut oka, natomiast dla dziecka niekoniecznie to wszystko musi być takie oczywiste, więc zachęcam. Ta książka jest napisana wierszem. I jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić, to wolałabym, żeby nie było tutaj aż tylu zdrobnień. E, natomiast jest to tłumaczenie, więc rozumiem też, że no nie zawsze to się, jak się tłumaczy czyjś wiersz e, na inny język, no to nie zawsze to się wszystko da tak, że tak powiem, idealnie, zgrabnie ubrać w jedną całość. Natomiast właśnie tym wierszem mamy tutaj dziewczynkę, naszą główną bohaterkę, która się bawi w detektywa i ona właśnie ma tutaj do do rozpoznania i do odkrycia te wszystkie zależności rodzinne, w których czasami dorośli się gubią, nie oszukujmy się. Natomiast one tutaj nie są jakoś szczególnie skomplikowane i idąc ciągle dalej tą historią, mamy tutaj za każdym razem z boku taki margines, i właśnie na tym marginesie. Jakby buduje się to drzewo rodzinne. Im dalej w las, i tutaj mamy o mamie, o tacie, zaraz będzie o babci, o dziadku, o cioci i tak dalej, im dalej w las, tym więcej tutaj będzie postaci występowało na tym marginesie, co jest logiczne, no bo dziewczynka odkrywa coraz to nowe osoby. I znowu zwracam Waszą uwagę na ilustracje, bo one cały czas są właśnie takie, że mamy trochę elementów z, ze zdjęciami i trochę takich, narysowanych podoba mi się też to, że tutaj jest dosyć sporo poczucia humoru, jeżeli chodzi o e, rodzinę i opisywanie rodziny e, bez jakiejś takiej ogromnej spinki e, na zupełnym luzie, co też jest fajne, no bo umówmy się, w przypadku najróżniejszych spotkań rodzinnych e, to właśnie takie przymrużenie oka w różnych sytuacjach, czy to rodzina komentuje nasze życie, czy są jakieś anegdotki rodzinne słyszane już po raz setny. E, do tego wszystkiego warto podejść z dystansu i uczyć też od początku dzieci, że zamiast się spinać na różnego rodzaju, nie wiem, no, uwagi, babci, cioci i tak dalej, może lepiej właśnie uśmiechnąć się e, i przekuć to na, jakiś, na jakąś formę takiej pozytywnej komunikacji. No i dalej, i dalej, i dalej poznajemy tutaj coraz więcej członków tej rodziny, i to drzewo się rozrasta. A chcę Wam pokazać jeszcze e, sam koniec, no bo tutaj dużo jest tego, bardzo dużo. Ta probabcia na końcu też jest bardzo zabawna. Na końcu mamy takie właśnie jakby dwustronne. Dobra, już sobie wycelowałam. Dwustronną ilustrację, że tak powiem, takie duże, rozłożyste drzewo rodzinne, które dziecko może sobie samo wypełnić. I uważam, że to jest rewelacyjny pomysł, bo jak już sobie poczytamy o tym wszystkim i mniej więcej wiemy, no to aż się prosi, żeby stworzyć własne drzewo. I tutaj jest taka możliwość. Są tutaj wyszczególnione postacie typu mama, tata, babcia, dziadek, ale cała reszta, no i oczywiście ja. Natomiast cała reszta jest do zrobienia. Więc jeśli macie ochotę na takie właśnie rodzinne czytanie i jednocześnie wypełnianie, jak najbardziej to może się maluchom spodobać. I jeszcze chcę Wam pokazać super fajną książkę a propos tego dystansu, o którym wspomniałam wcześniej. No to tutaj autorką jest Czeszka. To jest Pyszna Środa, Wydawnictwo Afera, o ile dobrze pamiętam. Oni się, z tego co kojarzę, to oni się specjalizują w książkach właśnie czeskich autorów, i to jest super, bo ja ostatnio sobie jakoś tak płynę w takim kierunku właśnie odkrywania różnych autorów z różnych krajów, takich charakterystycznych smaczków, właśnie, które są przekazywane. No i słowo dystans a propos czeskich autorów, to jest chyba. To, co jest tutaj takim głównym przekazem, super, świetna książka. Już Wam mówię, o czym jest, i zaraz wspólnie może zdecydujemy, dla jakiego wieku najbardziej ona się nadaje. Książka jest o dziewczynce, o Hesi. Hesia to jest skrót od jej pięciu imion. Pierwsze litery z tych pięciu imion układają się w Hesie. Hesia nie ma rodziców, została znaleziona w pociągu. Od razu mówię, że nie jest to dramat, nie trzeba płakać, jest to bardzo pozytywna, radosna książka. W każdym razie Hesia mieszka w domu dziecka całe swoje życie i główną cechą charakteryzującą Hesie jest to, że jest pogodnym, radosnym, Dzieckiem, które daje szczęście i spokój, i no, spokój tak naprawdę, innym dookoła, osobom, które się przy niej znajdują. Nie robi tego w jakiś szczególny sposób, po prostu kiedy się przebywa w towarzystwie Hesi, to tak się człowiek czuje. Świetnie napisana i świetnie przetłumaczona. Bardzo tak płynnie się czyta, i ta historia układa się w taką naprawdę. Pozytywną całość, to moim zdaniem wydźwięk tej książki jest właśnie taki. Że e, warto się uśmiechać, nawet w trudnych e, sytuacjach. A tutaj Hesie nie spotykają jakieś dramaty. Nie jest to naprawdę książka, która porusza takie najgło, najgłębsze, najmocniejsze emocje, gdzie będziemy po prostu płakać nad e, losem Hesi. Nie, bo my tutaj mamy taką dziewczynkę, która po prostu jest pogodzona ze swoim e, losem, e, nie ma rodziców, wychowuje się pośród przyjaciół w domu dziecka, przeżywa najróżniejsze przygody, ma super fajną e, Dyrektorkę tego domu dziecka, pralinka, wszyscy mówią na tą dyrektorkę. Dyrektorka nie przejmuje się kompletnie takimi rzeczami, jak na przykład jakieś szczególne porządkowanie. Tam jest nawet wyszczególnione takie cechy charakteru pralinki. No i jedną z nich jest to, że pralinka nie przejmuje się dawaniem kar i nagród dzieciom, co już jest naprawdę super pozytywnym przesłaniem. No i tutaj pralinka jest taką postacią, która jest takim... Dorosłym, którego dzieci lubią, za którym przepadają, bo ten dorosły jest nimi żywo zainteresowany, wszystkim, co, co, co te dzieci mówią. A te dzieci czasami mówią naprawdę niestworzone e, historie, e, ale pralinka im wierzy i za to ją dzieci kochają. Tutaj w tej, w tej opowieści jest też taki wątek, kiedy pralinka idzie do szpitala i za nią przychodzi w zastępstwie e, inny dyrektor domu dziecka. Ten dom dziecka, nie wiem czy wspominałam, ma taką słodką nazwę, słonecznik. Pięknie się nazywa. Jaki właśnie jest, zobaczcie, takie, takie słoneczne to wszystko jest. No i jak przychodzi ten drugi dyrektor, ten zastępczy, no to łapie się za głowę. Jak to? Dzieci nie mają kar i nagród, siedzą na stołówce tam, gdzie chcą. E, ogród jest zapuszczony e, niczym dżungla. Wiecie, dla dzieci, dla wyobraźni dzieci, taki zapuszczony ogród to jest cudowna sprawa, natomiast dla dyrektora, no jest. To jakiś rodzaj skandalu. Więc próbuję to wszystko naprawić i naprostować. I mamy tutaj właśnie takie pokazanie, że to trzymanie się tych reguł, zasad, te, te zawsze posprzątane stoły i wymyte na błysk podłogi nie one są najważniejsze w niektórych. Sytuacjach. To nie znaczy, że trzeba żyć w wiecznym bałaganie, ale nie znaczy też, że czasami, że za każdym razem trzeba po prostu zamiast skupić się na rzeczach ważniejszych, na przykład czyścić buty, prawda? Albo właśnie myć te podłogi czy stoły. Że ten balans, ten dystans i ta równowaga one są bardzo, bardzo ważne w życiu. I nie powiedziałam wam najważniejszego jeszcze o Hesi, bo to wszystko widzimy tak, jakby z... Hesia jest takim motywem przewodnim. Hmm. Hesi rosną na głowie jabłka. Normalnie, któregoś dnia budzi się i ma jeden owoc, a potem tych owoców jest więcej, i sytuacja jest taka, że kiedy Hesia jest szczęśliwa, to tych jabłek jest więcej. Mało tego, te jabłka, jak się zje, jak one dojrzewają i spadają z jej głowy, i jak już się je zje to człowiek się robi też szczęśliwy. Więc wszyscy mieszkańcy domu dziecka, a jest ich tam ponad 80, zbierali te jabłka, zbierali, zbierali, bo Hesia ogólnie jest bardzo szczęśliwym dzieckiem, jeżeli, jeżeli wszystko się jakby dobrze układa, a nie ma powodu, żeby się źle układało. Zbierają te jabłka i co środę pani kucharka robi taki przepyszny jabłecznik z tych wszystkich jabłek, więc ci mieszkańcy domu dziecka słonecznik tak naprawdę żyją od środy do środy, czekając na te pyszności i na tą radość, i ogólnie są naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. I tutaj też, kiedy przychodzi ten nowy dyrektor, i okazuje się, że on ma takie jakby właśnie przedkłada radość, emocje dzieci że dla niego ważniejsze jest sprzątanie i ogólnie ogarnięcie na przykład ogródka Hesi przestaną, przestają rosnąć jabłka na głowie, bo nie jest już aż tak radosna, nie jest już aż tak zadowolona. Wszystko dobrze się kończy: no bo, tak jak wspominałam, ten wydźwięk, wydźwięk tej, tej książki jest taki, że warto znaleźć balans i równowagę, i oczywiście, że jakby one się tutaj odnajdują, czyli ten dystans znowu. Wraca do, do życia mieszkańców domu Słonecznik. I zobaczcie, jeszcze pokażę Wam te ilustracje, bo też są świetne, takie, takie troszkę komiksowe, bym powiedziała, ale zauważcie, że przeważa tutaj cały czas kolor żółty, taki radosny i pozytywny, bo o tym jest właśnie ta książka o pozytywnych emocjach, pozytywnym nastawieniu do życia. I teraz dla jakiego wieku? Zobaczcie, jest tutaj dość dużo e, tekstu, ale ja myślę, że dzieci, które zaczynają. Nie powiem wam, jak to jest. Je, tak mi się wydaje, dzieci, które zaczynają myśleć e, o sobie w takich kategoriach, że co inni o mnie pomyślą, że ja mam bardzo dużo na głowie, że ciągle ktoś ode mnie czegoś wymaga e, czyli takie pięcio, sześcio, siedmiolatki, latki. E, przy czym pięcio to tak może... No też im się spodoba, myślę, że też im się spodoba. E, ośmio i dziewięcio e, myślę, że to jest właśnie książka dla nich, żeby im pokazać, e, że e, czasem warto po prostu poszukać tego słońca, tego pysznego jabłka gdzieś tam w swoim życiu, a niekoniecznie po prostu siedzieć i narzekać, że coś mi się nie udaje. Super jest ta książka. W ogóle wszystkie te książki są super, które wam dzisiaj pokazałam. Jeszcze nie zdążyłam ich opisać, ale jak będziecie oglądać powtórkę, to już na pewno będą opisane. Wrzucę wam jeszcze trochę dokładniejsze zdjęcia, zwłaszcza myślę, że tej książki z moim rodzinnym drzewem, że tam wam się przydadzą takie trochę dokładniejsze zdjęcia, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I co, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, a jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki.